Groźba powstania kilkuset kurników na terenie powiatu działdowskiego wciąż nad nami wisi. Gmina Działdowo robi co może, by do tego nie dopuścić. W tym celu na ostatniej sesji Rady Gminy radni uchwalili kolejną zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania. Jest to kolejne przystąpienie do zmian w planie. Wielokrotnie już mieszkańcy naszej gminy monitorowali i informowali nas o próbach budowy kurników na naszym terenie. No, takie próby będą w związku z już dość dużym zagęszczeniem tych obiektów na sąsiednich powiatach, czyli Mławskim, Żuromińskim, zaczyna się powoli ekspansja na nasze tereny. Prawdopodobnie nie uda nam się zablokować całkowicie budowy takich kurników, ale będziemy starali się ograniczyć miejsca, gdzie one mogą powstać i oczywiście wielkość tych ferm, które mają powstać. Bo wychodzimy z założenia, że oczywiście każdy rolnik może takie gospodarstwo założyć i żyć z 4-5 kurników, ale nie budować fermy na 25 kurników. To już jest przemysłowa hodowla i uważamy, że ona w naszym środowisku nie do końca jest bezpieczna i korzystna. Dlatego też będziemy chcieli tutaj w kilku miejscach doprowadzić do zablokowania takich inwestycji. Kurze fermy składające się z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kurników to wielkie uciążliwości dla ich sąsiadów. Po pierwsze jest to bardzo duże skupienie zwierząt na bardzo małym obszarze. Po drugim jest problem z zagospodarowaniem obornika. Oczywiście tutaj właściciele takich ferm tłumaczą, że oni sprzedają, wywożą gdzieś tam powiedzmy w inne miejsca. Ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że każda hałda obornika, która zawiera również i padlinę niestety, czyli jakieś padłe zwierzęta, przyciąga drapieżniki, przyciąga powiedzmy szkodniki, więc tutaj też jest niebezpieczeństwo z tej strony, ale przede wszystkim właśnie duże natężenie i wpływ i zapachowy i inny na pobliskie zabudowania jest bardzo niekorzystny, dlatego nie jesteśmy zwolennikami takich obiektów dużych. Całkowicie ich budowy nie uda się zablokować i w końcu takie kurniki w powiecie działdowskim powstaną. Musimy się jednak przed nimi bronić jak najdłużej i jak najskuteczniej.